często do posłów przychodzą ludzie ze sprawami lokalnymi. W związku z powyższym pomyślałem, żeby zaproponować radnym niezależnym też wspólne dyżury poselskie. Nasze biura parlamentarne, a w tej chwili parlamentarno-samorządowe będą żyły, będą otwarte dla mieszkańców. Tutaj dziękujemy bardzo, bo rzeczywiście to była inicjatywa radnych, pana przewodniczącego Jana Dzięciewskiego, którzy żyją na co dzień sprawami swoich mieszkańców, a jak wiemy, to są czasami sprawy dotyczące kawałka chodnika, ale czasami to są dużo ważniejsze spotkania czy inicjatywy stowarzyszeń, fundacji i wtedy możemy się włączać razem we współpracę. Także dziękujemy bardzo i oczywiście zapraszamy serdecznie. Jeżeli sobie dowodzimy się z samorządu jako parlamentarzyści i ta inicjatywa, która padła ze strony pana przewodniczącego Janka Dzięciewskiego, czy szybko trafiła na dobry grunt?